Cześć kochana, tutaj Anka Zuch. Zapraszam Cię serdecznie na trening. Dzisiaj jeden z ulubionych, CrossFit. Jest to trening, który cieszy się dużą popularnością. Pamiętaj o tym, żeby zasubskrybować kanał. Będziesz miała dostęp do najnowszych treningów. Startujemy oczywiście z rozgrzewką. Sekund rozgrzewki, 4 razy bieg bokserski, 2 razy pajac i 2 razy przysiad z podskokiem. 4 razy bieg bokserski, 2 razy pajac, pamiętaj, żeby kolana nie schodziły się do środka i 2 razy z podskokiem przysiad. Trójeczka, 3 sekundy zostały i uwaga, luzik! Ręce cały czas boksują, a nogami raz prawa, raz lewa, na zewnątrz, do środka. Szybkie tempo, brzuch napięty. Połowa, dawaj. Ćwiczenie numer 3. Kolano do łokcia po skosie i oczywiście pamiętamy o wydech. Wydech. Tak jak w brzuszku, w momencie kiedy jest spięcie mięśni, wydech. Dotykasz, wydech. Super! No to startujemy, seria druga, 3 ćwiczenia, 20 sekund, czyli 3 minuty rozgrzewki, ale jakże ambitnej i mocnej, wystarczającej do części głównej. Zostało 7 sekund, dawaj, dawaj, dawaj. Pamiętaj, że ten przysiad jest z podskokiem, podskok, dół, super. I uwaga, luz. Sekund. Trzymasz do końca, wydech. Prawa, lewa, super. Trójeczka. I ostatni raz. Dawaj, dawaj. Ostatnie 5 sekund, trzymasz do końca, super! I uwaga! Stop!
10 sekund i przerwa. Półtorej minuty przerwy, pijemy wodę, odpoczywamy i przygotowujemy się na część główną. I uwaga, los! Trening crossfitowy bez barpisu nie ma takiej opcji. Po prostu nie ma szans. Musi być wyskok na ziemię, odrywasz delikatnie dłonie i góra. Wytrzymaj do końca. Możesz zwolnić, ale do końca robisz ćwiczenie. Super. I piąteczka. Końcóweczka. Już. I 3, 2, 1. Koniec. Przeskoki i przysiad. Przysiad jest zawsze, kiedy albo prawa jest z przodu, albo lewa jest z przodu. A tak to na dwa tempa, dwa przeskoki, przysiad. Przeskok, przysiad. Przeskok, przysiad. Koordynacyjne ćwiczenie, ale wierzę, że dasz radę, kochana. Powolutku zaczynasz i potem już łapiesz tempo. Super. Dawaj, dawaj, dawaj. Piąteczka. Za krok do tyłu, ale też po skosie i lift do boku. Stopa zadarta podczas liftu, czyli unoszenie nogi, stopa jest zadarta, palce u góry, super. Zakroczek, lift. 15, połowa. Pamiętamy o oddechu, cały czas, swoje tempo, pięknie. No i wiadomo, zaraz druga noga, analogicznie. Końcóweczka i uwaga, luz. Dyszka, trzymaj, trzymaj. Mocno napinamy brzuch i boksujemy. Prawa, lewa, prawa, lewa. Dawaj, dawaj teraz. Prawa ręka, lewa noga. Po skosie, tak? Prawa ręka uderza, lewa noga jest z przodu. I jedziemy. Dawaj, dawaj, mocno, nie odpuszczasz. Cały czas brzuch napięty. 15 sekund, połowa.
Zaczynamy od podporu i wędrujemy dłońmi do nóg. I powrót. Przytrzymaj. I powrót. Pamiętaj, żeby bioderka nie opadały za nisko. Trzymasz w deseczce i powrót. Tak naprawdę nie w desce, a w podporze na dłoniach. Deska jest na przedramionach. Ale to tak, by the way. Piąteczka. Dawaj, dawaj, dawaj. Trzymaj do końca. Super, brzuszek pracuje. Oddychamy. Kochana, zostały dwa ćwiczenia. Teraz wędrowanie, czyli wędrujemy sobie piętami do wyprostu w kolanach. Pupa jest cały czas nad ziemią. Dwugłowy pracuje, udko z tyłu, tak. Na pewno to czujesz. I do wyprostu, super, powrót, ręce trzymają pozycję stabilnie, po skosie są odwiedzione do boku. Piąteczka. Dowaliłam, przyznam, dowaliłam na koniec. Bieg w podporze. Przyciągasz prawa, lewa, ale cały czas z wydechem, czyli przyciągnięcie to jest wydech. Ja zazwyczaj robię sobie na dwa ruchy kolan, jeden wdech, jeden wydech. 15. Dawaj, dawaj i startujemy od początku, czyli od barpisu. No jest mocny ten trening. Crossfitowe treningi są mocne, ale dają taką satysfakcję na koniec. Uwaga, luz. No to startujemy, druga seria tej rundy. No to jedziemy. Dyszka. Nie odpuszczamy. Możesz zwolnić, ale pamiętaj, jedziemy do końca. 3 sekundy. Połowa. Tu jest jeden przeskok. Jest przeskok i już przysiad. Przeskok i już przysiad. Przeskok i już przysiad. Ćwiczymy te udeczka, ćwiczymy, pośladki też, nie odpuszczamy. Pośladek, udo, brzuch, tutaj w tym ćwiczeniu. Nawet ramiona na upartego takie uniesione. A tutaj nie idziemy w szybkość, idziemy w dokładność. Ostatnie sekundy i super. Problemy z równowagą, kochana? Napnij mocno brzuch.
Boksujemy! Prawa, lewa, prawa, lewa. Dawaj, dawaj. Trzymasz. I dycha za tobą. Pięć, cztery, trzy, dwa, trzymasz, jeden, luz. Pupa u góry, przypominam, i piętami sami. Super, stopy zadarte, 4 sekundy. Dawaj, dawaj, dawaj! Minęło już 10 sekund. I kolejna dycha za tobą. Ostatnie sekundy. 5, 4, 3 sekundy, 2, trzymasz, 1, luz. No to startujemy z rundą drugą. Zejście do podporu, doskok i powrót. Czyli zejście, doskok, powrót i wracamy. Pamiętaj, że nie prostujesz pozycji, tylko zostajemy cały czas w półprzysiadzie. Tak, tak, tak. To jest specjalnie oczywiście, żeby zmęczyć bardziej nasze uda, no. I ujędrnić nasze pośladki. O kochana, nie dam Ci dzisiaj spokoju. Przepraszam.
podskok i dotknięcie. Co ważne, plecy są proste, pupa do tyłu, kolana na zewnątrz. Plecy są proste, pupa do tyłu jak w przysiadzie i kolana na zewnątrz. Czyli nie skłon, tylko do przysiadu. Dotykamy i w tempie łączysz i na zewnątrz. Jeśli masz problem z koordynacją tych ruchów, zacznij sobie od pozycji stojąc. Nogi na zewnątrz i ręce dół. Za krok i przyciągnięcie. Za krok i przyciągnięcie. Super! Cały czas jedno tempo. Nie odpuszczaj. Będzie coraz ciężej, ale nie odpuszczaj. Za krok dotykasz i przyciągasz. W momencie za kroku tułów idzie w dół i dotykamy do ziemi, a następnie potem kolanko przyciągamy do klatki piersiowej z wydechem. No to zmieniamy. Ta sama zasada. Dotykasz i przyciągnięcie kolana. I dyszka. Jedziemy, raz prawa, raz lewa. Przyciągasz. Przyciągasz kolana do klatki piersiowej. Ręce wchodzą na zewnątrz kolana. I co? I wydech, wydech, wydech. Super. Cały czas pod skokiem. Trzymamy tempo. Tutaj trzymamy tempo. To jest cardio, ale oczywiście brzuszek pracuje. Jest świetnie. I piąteczka. Przejście na przedramiona, powrót. Zostały trzy ćwiczenia. To jest trzecie, jeszcze drugie, jeszcze jedno i luz. Dyszka za tobą. Zaczynasz od prawej, schodzisz prawą i od lewej, schodzisz lewą. No i teraz powiem szczerze, naprawdę tricepsa nie lubię robić. Nie lubię, ale no nie masz wyjścia, kochana, bo przyjdziesz potem machać komuś i co? No tam różne rzeczy będą się działy, więc cały czas musimy pamiętać też o tych mniejszych mięśniach, rzadziej używanych, ale mimo wszystko dbamy o to, żeby nasze ciało było jędrne, smukłe i naprawdę fajnie wyglądało. Więc zaciskamy zęby i jedziemy i trudno. 3 sekundy, końcóweczka. No to wędrujemy sobie spacerek na rączkach i pompeczka damska. Super! Co ważne, pamiętajmy o tym, dziewczyny, że podczas robienia pompki to nie nasz podbródek ma dotknąć do ziemi, tylko nasz tułów równomiernie cały przybliża się do maty czy do ziemi, ok? Czyli plecy są proste, pupa nie jest wypięta, tylko pupa tworzy jedną linię. No to
to seria druga. Jedziemy. To samo, co było. Powtarzamy 8 ćwiczeń od nowa. Ostatni raz. Dyszka za tobą. I tylko 5 zostało. Trzymaj. Super. I 15 sekund. 15 sekund za tobą, 15 przed tobą, a tak naprawdę już tylko 10. Super. Z podskokiem cały czas jedziemy. Ambitnie, ambitnie. 5, 4, 3, 2, 1. Luz. Dziesięć. Przypomnę tylko proste plecy. Dotykamy, czyli wypinamy pupę, dotykamy mocny zakrok. Plecy są proste. 20 sekund zostało. Jedziemy. 30. Mocna 30. Mocny wydech. Ręce na zewnątrz, kolano środek i jedziemy. Prawa, lewa, podskok. Cały czas. Dycha minęła. Trzymaj, trzymaj. Połowa. Nie deprymujemy się, to jest naprawdę ciężkie ćwiczenie, ale wierzę w Was i Wy też musicie uwierzyć, bo naprawdę da się, da się. Spróbuj. Raz prawa, spróbuj raz. Raz lewa, super. Próbujemy cały czas. 10. Kochana, najważniejsze w tym ćwiczeniu, łokcie idą do tyłu, całkowicie, jakbyś za sobą miała ścianę. Twoimi łokciami próbujesz dotknąć ściany, która jest za tobą. One idą równolegle razem do tyłu, nie na boki, do tyłu. Połowa.
spróbujemy. Czy masz tylko 10? Pięknie. Na sam koniec bonusik pod tytułem 4 dodatkowe ćwiczenia na brzuch, bo tak jak mówiłam, skupiamy się przy tym wyzwaniu właśnie na mięśniach brzucha, więc ten brzuch będzie się pojawiał. Połowa czasu, mocny zamach i góra. Prostujesz u góry plecy, tak jakbyś chciała rękami, dłońmi, pod pośladki. Wsuwamy ręce pod pośladki, bardzo delikatnie i dół. Pięknie! Kochana, całe plecy dotykają maty, lędźwia mocno przylegają do maty. Nogi ugięte w kolanach i równomiernie dotykasz. Bardzo lubię to ćwiczenie, naprawdę przyznam się bardzo, ponieważ wygląda na mega łatwe, mega fajne i przyjemne, a naprawdę męczy brzuch. Zamach zza głowy albo sprzed klatki piersiowej w momencie, kiedy nogi do boku, prostujesz w kolanach, oczywiście głęboko dłonie i wydech. Na 5 sekund. Trzymaj do końca. Super! I uwaga! Luz. I ostatnie, raz prawa, raz lewa, dotykamy bioderkiem, trzymasz cały czas dłonie równolegle, przedramiona również i kręcimy na prawo, na lewo, 15, połowa. I ostatnie 2 minutki pracy, czyli 4 ćwiczenia, które wcześniej pokazane, jeszcze raz
czyli 8 ćwiczeń w trzeciej rundzie, ale sam brzuch i kończymy. Zostały 2 minuty. Tak naprawdę tego ćwiczenia już 15 sekund. Zamach, wydech, super, dół. Zostało 15 sekund i na spokojnie, świadomy ruch, dotykasz góra, dotykasz, nie odkładasz. No i zostało 10 sekund, kochana, kończymy ten trening. To był naprawdę mocny trening, naprawdę mocny, dałaś radę. Gratulacje dla Ciebie, zapraszam na rozciąganie. No to startujemy klasycznie. Wdech, zostawiamy ręce u góry. I wydech. Jeszcze raz wdech. Zostawiamy u góry, uginamy jedną rękę w łokciu i przedramię wzdłuż kręgosłupa i trzymamy. Z wydechem rozluźniasz, przenosisz do przodu, chwytasz powyżej łokcia i barki w dół. Rękę wystawiamy przed siebie, dłoń w dół do ziemi i chwytamy za dłoń i delikatnie rozciągamy.
i luz. I całość to samo, tylko oczywiście z drugą ręką. Ugięcie w łokciu, przyciągnięcie, jakbyśmy chciały łokieć schować za głowę. I z wydechem przyciągasz ramię. I przed siebie dłoń w dół łapiemy za, nie za palce, tylko za dłoń. Rozciągamy, przytrzymujesz i wydech, luz. Jeszcze raz wdech i z wydechem zostawiamy ręce do boku, dłonie do ścian i skręt w prawo. Powrót, lewo. Powrót i ręce do dołu i przechylamy głowę w jedną ze stron. Możemy zacząć od prawej i na lewo. Cały czas dłonie ciągną do ziemi, cały czas ciągną do ziemi, luz. Wyciągamy piętę do pośladka, kolana są razem. Trzymasz. Możesz bardzo delikatnie wypchnąć bioderka do przodu, żeby poczuć jeszcze mocniejszy efekt rozciągania. I do przodu kolanko do klatki piersiowej. Stopa zadarta, trzymasz. I to, co lubicie pewnie najbardziej, czyli kolanko na bok, odwodzimy, stopa powyżej kolana i trzymamy pozycję. Luz. Odkładamy nogę do przodu, stopa cała na ziemi i skłon. Trzymasz, zadzieramy stopę i to samo. Noga do tyłu za krok i pięta do podłogi. Ciągniemy piętą do podłogi, oczywiście w miarę swoich możliwości. Trzymasz i uwaga, zmiana. I druga pięta do pośladka, tym razem lewa. Kto zaczął od lewej, tym ma prawą i trzymamy. I do przodu kolanko do klatki piersiowej. Odwodzimy kolano, stopa powyżej kolana i trzymamy pozycję. OK. Stopa na ziemi, nie zadarta jeszcze, skłon do nogi prostej. Zadzieramy stopę, to samo. I do tyłu. I luz. Stajemy szeroko, szerzej niż bioderka, mocny przysiad, dłonie razem złączone i łokciami rozpychamy kolana na zewnątrz. Zwrot w jedną stronę, w prawą. Zakrok mocny, dłonie na wysokości stopy i bioderko przyciągasz do maty. Zmieniamy nogę. Prawa była z przodu, teraz lewa. I bioderka do maty. Zwrot przed siebie. Szeroki rozkrok. Ręce w dół, delikatnie, powoli. Wychodzimy do góry, łącząc stopy. I bardzo powoli. Ło! Dałyśmy radę. Łączymy łopatki. Wdech, wydech, wdech i koniec. Dzięki, kochana. Naprawdę mocny trening. Możesz sobie pogratulować i do zobaczenia. Buziaki!